Serdecznie witamy na kolejnym spotkaniu autorskim w ramach projektu Dawno, dawno temu odkurzamy biblioteczne półki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli. Witam naszego gościa, dzisiejszego ilustratora, autora książek dla dzieci i młodzieży, pana Pawła Wakułę. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry. Oraz prowadzącą spotkanie panią Marię Krześlak-Kandziora. Dzień dobry. Serdecznie również witam naszych czytelników i wszystkich oczywiście zainteresowanych literaturą pana Pawła Wakuły. Oddaję państwu głos. Proszę bardzo. Nie wiedziałam, że mnie trzeba odkurzać. Ja właśnie na początku chciałam pana zapytać, czy trzeba odkurzać te półki rzeczywiście. Tą literaturę historyczną, literaturę taką, jaką pan pisze dla dzieci i młodzieży. Czy ją naprawdę trzeba odkurzać? Historyczną pewnie można by odkurzać, bo się nam mocno zestarzała. Czy moją, no to nie mnie oceniać. Jestem siwobrody, ale tak. Na spotkaniach autorskich, na pytanie, czy pamiętam Sienkiewicza, wskazałem, że nie pamiętam. Osobiście w sensie. Z literaturą historyczną jest jakiś problem, który wynika z faktu, że to, co się kurzy na naszych półkach, przeważnie zostało napisane przez naszych pradziadów dla naszych dziadów, bo tak bym to powiedział. To dotyczy większości tego, na czym się wychowaliśmy tak naprawdę, począwszy od Sienkiewicza. Można tym ubolewać, no ale tak jest. Mm-hmm. A z tą literaturą młodzieżową, no bo Sienkiewicza zaliczylibyśmy do literatury młodzieżowej już, czy właściwie tak się zastanawiam, jak to z tym Sienkiewiczem jest, bo dla mnie trudno to była... powiedzieć. Bo to jest taka, dla mnie to była przygodówka czytana w gimnazjum gdzieś. Mam bo to jest taka przygodówka, jak Adrus, tak się mówi w tej chwili. Chyba tak, jak Trzej Muszkieterowie, właściwie nie wiadomo, ile lat ma czytelnik, czy 14, czy 64. Chyba dla wszystkich to zostało stworzone. No ja zacząłem Sienkiewicza czytać zdecydowanie jako nastolatek, więc to tak, to jest młodzieżówka. Taka dla wszystkich. No i to może podrążmy ten temat, bo pana książki są przecież dla dość zróżnicowanego wieku, mam wrażenie. To jest taka przygoda, jak idzie się do biblioteki, poszłam zajrzeć na półki, przeczytać, przypomnieć sobie pana książki i pani bibliotekarka oprowadziła mnie po kolejnych działach wiekowych i mówi, tu pani ma, i tu jeszcze są opowiadania, i tu jeszcze to, i tu jeszcze to. To po pierwsze, jest tego bardzo dużo, co wyszło spod pana pióra, a po drugie są to różne kategorie wiekowe. Jak pisze się dla takich różnych czytelników? Nawet się dzisiaj tym zastanawiałem w rozmowie z koleżanką. Rzeczywiście inaczej pisze się dla czterolatka. Ja ostatnio kilka książek napisałem takich dla zdecydowanie młodszego czytelnika, jakieś nową dla niego, bo wcześniej aż tak młodego czytelnika nie pisałem. I to było trudne. To paradoksalnie, bo książeczka i krótsza, i język prostszy, ale właśnie dlatego jest to bardzo trudne. Ja tego nie planowałem. Czasem, teraz może już nie, ale kiedyś na spotkaniach autorskich zdarzało mi się, że dzieci, bo spotkania autorskie przeważnie są dla młodszych czytelników, pytały, ale czasem też dorośli, jeżeli byli obecni. A kiedy pan coś napisze dla dorosłych? I wtedy się irytowałem chyba nawet, bo był w tym podtekst. Kiedy wreszcie serio pan coś napisze? Więc zawsze chciałem pisać dla młodszych czytelników. Nie wiem dlaczego, po prostu te książki zawsze były mi bliskie jakoś. Niektóre z nich, do wielu wciąż wracam. No i pierwsze książki chyba były dla takich czytelników. W ogóle przyznam się, że najlepszą recenzję, jaką w życiu dostałem, to był list, który mój wydawca na samym początku, jak wydałem Kajitika, jedną z moich pierwszych książek, dostał od babci, która napisała, że ona czyta Kajitika z wnukami, śmieją się, no jest fajnie, czekają na dalsze części, ale mają problem, bo czytać mogą po 16, bo dopiero wtedy tata wraca z pracy, on też chce słuchać. Więc to było fajne, bo to tak jak trzy pokolenia tę samą książkę czytałem, to znaczy, że jest dobrze. No, tak to wygląda chyba, że niektóre z nich nie mają określonej kategorii wiekowej. Prawda? Tak, to prawda. No i docelowo dla kogoś jednak chyba trzeba stworzyć, żeby właśnie ułatwić dotarcie najpierw do tych najmłodszych, a jak widać przez uszy najmłodszych do uszy starszych też się trafia.
Okej, a czy one, czy to jest tak, że te książki różnią się językiem? No bo właśnie o tym pamiętam kiedyś No różnią się. Marcin Szczygielski powiedział mi, że który pisze też dla młodzieży, że on po prostu chyba dlatego dobrze mu się pisze i w tej konwencji zostaje, bo on się cały czas czuje w sercu trzynastolatkiem. No więc ja takich autorów jak Marcin Szczygielski, no albo Beata Ostrowicka, czy Basia Kosmowska podziwiam, bo oni piszą dla młodzieży, ja bym się nie ośmielił. Ja bym się nie odważył pisać dla młodzieży współczesnej, bo jej nie znam. To oni żyją w zupełnie innym świecie, może kogoś wpuszczają do tego świata i ten ktoś potrafi ich problemami żyć i te problemy napisać, opisać. Ja bym takiej młodzieżówki klasycznej, co się dzieje we współczesnej szkole, nie napisał, bo pojęcia nie mam, jak ona wygląda. Moje dzieci, jak widać, zresztą już dawno wyrosły, tak? Córka jest nauczycielką, więc może mogłaby mi coś podpowiedzieć, ale nie sądzę, żeby ona wiedziała, o czym oni mówią między sobą. Więc to jest chyba naprawdę bardzo trudne. Napisać coś współczesnego w tym sensie. Myślę, że te moje książki właśnie dlatego uciekają w jakiś taki nieoczywisty świat, bo jeśli jest Dolina Bogiennej Trawy, to właściwie ona mogła być napisana 50 lat temu. Myślę, i to by się wiele nie zmieniło w relacjach bohaterów, czy w tym świecie opisanym. No, ja nie piszę chyba książek jednak i nie napiszę książek, które będą się działy tu i teraz. To No, dlatego historyczne piszę. no właśnie, bo powiedział pan, że nieoczywisty świat, a wydawałoby się, że ponieważ trzyma się pan historycznych faktów czy geograficznych faktów, to struktura tych książek powinna być bardzo przejrzysta. I jak to jest, jak się fabularyzuje historię i geografię? Z geografią, bo myślę, chodzi o Jajecznicę Kolumba, tak? No to nie jest do Tak. końca taka fabuła, to nie jest beletrystyka, bo to jest książka, która nie jest powieścią, więc to jest akurat proste. Nie muszę się zastanawiać, co mój bohater mówi do swoich rówieśników na przerwie, bo rozmawia ze swoim dziadkiem o geografii. Trudniej pewnie jest z takim Biernem na przykład, czyli taką serią, którą ostatnio piszę, niedługo trzeci tom się ukaże, czyli taką klasyczną powieścią. No, ale to jest tak, że my obaj się, to czy ja i czytelnik wyruszamy w przeszłość w tym momencie, tak? To jest łatwiejsze niż napisanie o tym, co tam się dzieje w szkole dzisiaj i jakie problemy go dręczą. W ogóle mam taką teorię, że wielu pisarzy pisze o przeszłości z prostego, prozaicznego powodu. Żeby była książką, musi być przygoda. Żeby była przygoda, musi być utrata kontroli rodzicielskiej. No bo bohatera jest ciężko wysłać w świat, kiedy matka zaraz zadzwoni do niego. Czyli na początku książki trzeba by zniszczyć telefon komórkowy. A skoro nie chcemy tak banalnego sposobu robić, no to go wysyłamy w przeszłość bohatera, albo w ogóle tego bohatera w przeszłości znajdujemy. Kiedyś pisarze załatwiali to w sposób brutalny, to znaczy tworzyli bohatera sierotę. Jak się spojrzy na literaturę, to tych sierot jest zatrzęsienie, bo to i dickensowskie sieroty, i właściwie każdy jest, bo to i Ania Zielonego Wzgórza, jakaś Polianna, i Dorotka, która poleciała balonem. Najpierw trzeba utracić kontrolę rodzicielską, bo inaczej to zaraz na obiad zawołają przecież, prawda? No więc dzisiaj jest to trudne. Jesteśmy w tym rygorze smartfona, nieustannej komunikacji. Właściwie nie wiem, jak to dziecko miałoby przygodę przeżywać. Chyba, że wejdzie do szafy czarodziejskiej, prawda? A po drugiej stronie jest Narnia, no i wtedy możemy. Stąd chyba taki sukces fantasy, między innymi oczywiście. O tych sierotach rozmyśla bardzo dużo właśnie Kajtek, prawda? O ile dobrze pamiętam. Tak, ale to jest drażliwy temat. Na spotkaniu autorskim kiedyś mój wydawca, pani Wiesława Trąsiak, bo jednak to może być losowa sytuacja, prawda? Na widowni może dziecko, które straciło rodzica. Ale rzeczywiście Kajtek o tym rozmyśla, że nie dane mu będzie przeżyć przygody żadnej, no bo on nie jest jak o Shatterhand. Nie wiem, czy on był sierotą, ale zakładam, że tak. Dorosły w każdym razie. No ale tak. To jest ich zatrzęsienie rzeczywiście. I Mowgli, i Tarzan, prawda? Można Tak. by wyliczać w nieskończoność. Ale idąc dalej tropem Kajtka, dosłownie tropem Kajtka, który w końcu znajduje być może taką skrzynkę na listy, która go do tej przygody popycha, okazuje się, że ta przygoda czeka czasem za rogiem. I tak samo zresztą świetnym, mam wrażenie, potwierdzeniem
wbrew pozorom tej tezy, jest właśnie też Jajecznica Kolumba, bo mimo że opowiada o czym opowiada, czyli o wielkich odkryciach tak zwanych, no to jednak na końcu tata i syn pakują plecak, prawda, i wychodzą na wyprawę. Z kajetkiem to naprawdę pani na bardzo zakorzoną półkę sięgnęła rzeczywiście. Ja bardzo lubię tę książkę. Ja ją też lubię. Czasem mnie pytają czytelnicy, którą lubię najbardziej. To jest takie klasyczne pytanie. A którą książkę pan lubi swoją najbardziej? No co odpowiedzieć? Kiedyś się wymigiwałem, no tak, takie ogólniki snułem. Wiecie, moi drodzy, mam troje dzieci, które kocham najbardziej. No przecież z książkami jest jak z dziećmi. Ale uczciwie mówiąc, mam sentyment do tych, które pisałem dla moich dzieci. Tak było z Kajetkiem. To jest moja pierwsza książka napisana dla moich dzieci. O ile pamiętam, to ona jest im w ogóle dedykowana. Tak. One to za przeproszeniem, no tutaj musiałem jakieś kolokwializmy niefajnego użyć, tak niespecjalnie się przejęły tym, że stary jakąś książkę napisał, no ale już została, rzeczywiście. A Jajecznica to jest tak, to jest młodsza książka, nowsza w tym sensie, no ale tak, to nie jest powieść, to jest opowieść o ludziach niezwykłego hartu. To jest niesamowite, tak naprawdę do książki tego rodzaju trzeba się przygotować. No bo Kajetka to sobie można napisać, bo ma się taką wizję, a tutaj trzeba posprawdzać jakieś fakty, a potem jeszcze raz sprawdzić, czy przypadkiem nas ktoś w błąd nie wprowadził, prawda? Zwłaszcza internet jest pełen oczywistych bzdur, które są powielane po wielokroć, stają się faktami już przez fakt zasiedzenia. No trzeba zrobić research solidny, więc do takiej książki naprawdę trzeba się przygotować. Ta książka może kogoś wysłać w podróż, chociaż powiem szczerze, ja za dużo nie podróżuję. Ja raczej palcem po mapie, jak moi bohaterowie. Zawsze palcem po mapie jednak. Daleko się nie wyprawia. Bo mówił właśnie pan o sprawdzaniu tych faktów. To jest w ogóle bardzo, bardzo mnie to ciekawi przy pisaniu książek historycznych, czyli właśnie ilość faktów. Tak zwanego fact-checkingu, który trzeba jednak przebrnąć, żeby nie było błędów. I nie zanudzić czytelnika. I nie zanudzić. To prawda. Ale też kolejną rzeczą, która mi się nasuwa po Jajecznicy Kolumba, to chciałabym pana zapytać, jak pan dzisiaj patrzy na to, co robili bohaterowie tej książki? Kim oni są dzisiaj dla pana? Jakie ma pan uczucia w stosunku do nich? Oni i tak są mocno cenzurowani. Tak jak pani powiedziała, no trzeba się zdecydować, do kogo się pisze, więc jest jakaś granica, której nie można przekroczyć, tak? A to często byli bardzo niemili ludzie tak naprawdę. Dzisiaj pomniki mają, ale nie wiem, czy takiego Drake'a to by się opłaciło do stołu zaprosić. Kurczę, mógłby narozrabiać, co najmniej narozrabiać, bo jak opisywałem Vasco da Gama, no to wspomniałem o tym, że pewnego polskiego Żyda wziął na tortury, no to jest już najmniej, ile można powiedzieć, prawda? Tak, świat odkrywały Łotry. To jest fascynujące. Z tego sobie sprawę nie zdawałem. Jak zacząłem robić research do tej książki, okazało się, że czcimy całą plejadę drani, po prostu drani. Że z królami jest podobnie. Książka Jagiełło pod prysznicem to uzasadniła mi, że no, ślizgamy się po temacie. Ta książka zebrała się dobre recenzje, ale też spotkałem się z taką, że no kurczę, za ostro. Że, no ale to jest historia. Trudno jest też uciekać od historii, albo ją ogródkami, opłotkami jakoś przedstawiać. Mam do nich taką, do tych ludzi taką, no, ciepły stosunek. No, byli, nie ma ich, coś po nich zostało, strasznie ciekawego, historia jest w ogóle bardzo ciekawa. Nie wiem, czy można się na nich gniewać, że byli tacy cywili, byli tacy jak Łajka Epoka. Dokładnie tacy byli. A niektórzy, mimo że Łotrowie, to zawdzięczamy im na przykład ziemniaki, prawda? Chipsy, to jest jeszcze lepsze. No. To konkretnie Drake'owi, tak, bo on spopularyzował uprawę ziemniaka w Europie, tak. Miał nawet pomnik w swoim czasie w Offenbachu, chyba w Offenbachu miał taki pomnik. Tam wdzięcznie rolnicy świata Sir Francisowi Drake'owi za, o ile pamiętam, w podzięce za uratowanie pokoleń Europy od głodu, co jest faktem, rzeczywiście dopiero uprawa ziemniaka spowodowała, że cyklicznie przed nówku jakieś tam setki tysięcy, jeśli nie miliony ludzi w Europie nie umierały rzeczywiście. No i niby taki łobuz, ale zawdzięczają mu chipsy, prawda? I frytki. No i niestety tytoń też.
Myślę, że. Bardziej Reilly spopularyzował, ale nie jaki Lane, a oficer Drake'a ten tytoń z Ameryki przywiózł tak faktycznie podobno. No właśnie, bo skąd są ziemniaki? To może powiedzmy. Ziemniaki? Psiankowate, podobno trujące, jak się ich nie ugotuje. Jak ja byłem dzieciakiem, to chodziła taka plotka, że jak chcesz mieć gorączkę, wiesz, żeby do szkoły nie iść, to zjedz surowego ziemniaka. Nigdy się nie odważyłem, ale to podobno prawda, tak. Tak, podobno prawda. Ja niestety miałam kolegę, który spróbował i to była prawda. Tak? I skończyło się wizytą lekarską. 40-stopniową, tak, gorączką, no, nieprzyjemnościami. Tak, psiankowate, tak. Tak, ale myślę, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, skąd przybył do Europy ziemniak. To wcale nie jest takie. Podobno Kolob przywiózł, pierwsze ziemniaki Kolob przywiózł, ale bez specjalnego przekonania. Różne rzeczy przywoził. Najbardziej ich interesowały parę królewską, której się bardzo szumnie przedstawił. Najbardziej ich interesowały kolorowe papugi. Jeszcze bardziej złoto, którego było trochę, to już było tak, no, taka obietnica tego, że warto w tam, w cudzysłowie Ameryka, przecież miała być Indie, prawda, inwestować. Pizarro jako pierwszy, to straszny łotr, no Pizarro, konkwistador, pogromca India, no niefajna postać, ale jednak odkrywca też. I on jako pierwszy zwrócił uwagę na to, że Indianie jedzą te bulwy ziemniaczane, ale jeszcze nic z tego nie wynikało. Podobno bardzo długo w Europie można było ziemniaka zobaczyć jedynie jako roślinę, no taką ogrodową. Czyli jak ktoś chciał być bardzo grzeczny, bardzo miły, chłopak wraz z dziewczyną mógł wręczyć bukiet naci ziemniaczanej. To fajne jest takie, dostać bukiet naci ziemniaczanej. No super, nie? Kwestia kultury, kwestia kontekstu. No a potem się rozpowszechniały prawa rzeczywiście. Dużo im zawdzięczamy. Nie ma co ich oceniać tak surowo, bo byli piratami tak naprawdę. Odkrywcami też byli, przy okazji trochę, po robocie. Po robocie, ale była też taka postać, która do tych łotrów chyba nie zalicza się, czyli Fridtjof Nansen, prawda? No jak noblista to chyba nie. Pokojowy chyba Nobel tak, to już jest coś takiego jak nim świętości we współczesnym świecie, prawda? Jak już jest pokojowy Nobel, to musi być cud człowiek. Nie wiem, trzeba by mu zajrzeć trochę za prywatnie, w papiery, co on tam miał, jego prywatne relacje z kobietami sprawdzić, a może był niemiły dla swoich sąsiadów, nie wiem. Ale rzeczywiście tak, wybitna postać. W ogóle powiem szczerze, jak obserwowałem te postacie, wszystko było fajnie, dopóki nie zaczęli zdobywać biegunów północnych, południowych, tego bym nie zdzierżył. Może najmniej sobie to tak wyobrażam, bo tak pływać przez ocean i umierać z głodu albo szkorbutu, to też nie byłoby fajnie w palącym słońcu. Ale hart ducha odkrywców, czy zdobywców raczej, biegunów, no i Nansena też oczywiście, no to jest coś niewyobrażalnego. Niedawno jakąś taką historię, której nie opisałem, czytałem, mój Boże, teraz mi uleciało, angielski, a jeden z angielskich zdobywców południowego bieguna, nieudana wyprawa, a powrót do domu tak koszmarny, takim cierpieniem naznaczony niesamowitym. I to już rzeczywiście czysta idea, prawda? Gdzieś tam na końcu nie było wielkiego miasta tajemniczego ze złota, ani nadziei na to, że korzenie będą fajne, tylko biała pustka, a jednak brnęli przed siebie. Nie, to mi się w głowie nie mieści troszeczkę, no ale tak było. To też ciekawa jest różnica, prawda, między tymi piratami, łotrami, a bohaterami ostatnich rozdziałów książki. Pytanie, czy oni tacy do końca bezinteresowni byli, bo jednak to gdzieś w tle była wielka polityka, prawda? I ego. Rozdmuchane czasami do granic możliwości, czasem to ego kończyło się śmiercią. Wystarczy wspomnieć ten wyścig z synem na biegun południowy, który się zakończył tak tragicznie. No tak. To musiały być wybitne i bardzo egotyczne jednostki, bardzo twarde. A może tak się mówi dziwak, może coś jeszcze w tym jest, może jakiś gen dodatkowy, nie wiem. Nie chcę rozwijać tego, bo to jest temat rzeka, ja nie jestem fachowcem, ale ktoś mi ostatnio powiedział, że Winston Churchill miał cierpiał na łagodną formę Aspergera i to też tak bywa czasami, że ktoś tu mówi,
ten plan jest mój, koniec, zrobimy tak, jak ja mówię. No to czasem jest ktoś, to może nie byłby fajny w innych okolicznościach, tak. I nie miałby tak łatwo, może w cudzysłowie łatwo, ale tam się sprawdzało to. Mhm. Taka determinacja, no. No to są bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Myślę, że spokojnie można by portrety psychologiczne robić wszystkim tym bohaterom. A jeszcze chciałam wrócić do tej zakurzonej książki, do Kajetka i Jelinka. Tak, na chwilę, ale z zupełnie innej przyczyny. No bo jest pan też artystą. I Kajetka i Jelinka. No, wielkie słowo. Zdecydował się pan zilustrować. Ja w ogóle bardzo długo tylko ilustrowałem. Ja jestem, no tak, że jestem z malarzem, z wyszłości nie ma akurat wielkiego znaczenia, bo w moim zawodzie, czyli rysownika prasowego, to jest raczej takie nietypowe. Znam rysowników prasowych, którzy są polonistami, panią psycholog i nawet policjanta pewnego znam, który robi fajne rysunki prasowe. Tutaj nie trzeba wykształcenia plastycznego, ale rzeczywiście przez wiele lat tylko rysowałem do gazet. No to ilustracje książkowe też, ale głównie podręcznikowe, czyli takie no-name troszeczkę, tak? Czyli nie miało to znaczenia, że to ja ilustruję, po prostu setki ilustracji do jakichś ćwiczeń, tak, to też robiłem. No ale głównie do gazet rzeczywiście, od 25 do jednego tygodnika. I dopiero po wielu latach rysowania dla dzieci stwierdziłem, że może coś napiszę, tak. I te pierwsze książki sobie wyobrażałem może dość naiwnie, że to musi tak być, ja muszę je zilustrować. Więc mój wydawca, z tego co pamiętam, dostał je z ilustracjami po prostu, jakiego wyjścia nie miał. Okej. Tak mi się nie podobało. No. A czy dzisiaj jeszcze pan myśli o ilustrowaniu swoich książek? Bo... Jeżeli wrócę do starych serii, jeżeli ukaże się wreszcie trzeci tom Kajetka, który jest od dawna napisany, no ale z różnych powodów się nie ukazał, jeżeli wrócę do Doliny Bagiennej Trawy, no to nie ma wyjścia. Zrobię ilustrację, natomiast generalnie nie. Generalnie to wygląda w tej chwili tak, że ja piszę tekst i patrzę, kto by tu fajnie coś ilustrował. Nie o tym decyduję, ale mam szczęście do fajnych ilustratorów. Mówiliśmy już o książce, którą pan najbardziej lubi, że to pytanie często się pojawia na spotkaniach. Ja chciałam jeszcze spytać, którego ze stworzonych przez pana bohaterów lubi pan najbardziej? Nie pytam o tych historycznych, tylko właśnie o tych stworzonych przez pana. Nie o Mieszka pierwszego chodzi. Nie wiem. No. O dziwo dzieci, którym robię wpisy i wrysy do książek. To jest wielka zabawa na sam koniec spotkania autorskiego, bo tam autorzy się wpisują, niektórzy pieczątkę mają, ja robię ilustracje po prostu. Trochę to trwa. Ale jest dużo śmiechu przy tym, dzieci się cieszą. No i tam czasem proszą jednorożca, oczywiście, dziewczynki, a chłopcy o jakiegoś robota, ale generalnie rysuję bohaterów moich książek. I na początku byłem zdziwiony, że Ogryzek cieszy się tak wielką popularnością, bo on nie jest taki jednoznacznie fajny, bo Ogryzek to może i nogę podłożyć, i tam, nie wiem, puścić bąka pod kołdrą, bo przecież to jest taki typ, nie? Gdyby nie miał Ogryzek, to on by się stoczył, co tu dużo mówić. Czyli jego kumpel leśny Skrzat. No ale właśnie jego, takich niepokornych bohaterów dzieci bardzo lubią. Tak, na pograniczu. Jakrot skatologicznych dowcipów może nie uprawiam specjalnie, ale właśnie tacy są najfajniejsi. A to jest dla mnie, który jest najfajniejszy? Nie wiem, naprawdę. Nie chcę powtarzać się, że jak dzieci moje kochane. Nie, po prostu są... Teraz jestem za pan brat zbiornym jednak, bo to się zapowiada na dłuższą przygodę, więc on jest mi najbliższy i zobaczymy, jak to się rozwinie. Mm-hmm. O Bjornie też jeszcze chciałam wrócić na moment do tego, do języka i tego świata, bo pierwszą gościnią czy gościem spotkań w bibliotece w Stalowej Woli była pani Zuzanna Orlińska i ona trafiła na plecki. Drugiego tomu, tak, dobrze mówię, drugiego tomu Bjorna. A tak. I pani Zuzanna pisze, autorzy książek historycznych często ulegają pokusie, żeby uwspółcześnić sposób myślenia i działania swoich postaci. Bohaterowie Pawła Wakuły nie są współcześni, zachowują się tak, jak naprawdę mogli się zachowywać tysiąc lat temu. Są prawdziwi i żywi, wciągają nas w swój barwny świat pełen męskich przygód i niezwykłych tajemnic. Jak to jest z tym tworzeniem świata właśnie
że on jest taki realistyczny. Co zaszło, że tak się udało? Ja mam wrażenie, że Zuzia mi tą notką na ostatniej stronie, na okładce książki, to rodzaj alibi dla tego mojego bohatera, który nie do końca może jest akceptowalny dla niektórych, że tak, a nie inaczej postępuje. No tak, oni byli inni. To trochę wracamy do tematu wielkich odkrywców. Ale to niepokojący jest temat, bo zaraz zejdziemy na manowce polityki. Ostatnio były takie akcje pod tytułem strącanie pomników niektórych ludzi, bo mieli kiedyś niewolników na przykład. No tak, mieli, tak. Juliusz to zrobił niewolników i nie dlatego go czcimy, tylko dlatego, że zostały w sposób pamiętniki, prawda? Za nic innego tak naprawdę. Tak, no oni byli inni trochę. To w ogóle jest problem złożony bardzo, bo oni nie tylko mieli inną mentalność, w innej kulturze, w innym kontekście historycznym, całkowicie inne. Kiedyś była taka ciekawa rozmowa z Grażyną Bąkiewicz, która pisze książki historyczne. Ktoś zadał pytanie, z którym z władców polskich, czy z którą postaci historycznych chciałby się pan, pani, bo nas tam było więcej, spotkać. I ona powiedziała bodajże, że z Mieszkiem Pierwszym chciałaby się spotkać. Face to face, porozmawiać sobie. Mówię, Grażyna, ale wie, żebyście się nie zrozumieli. I pomijam kwestię językową, bo rzeczywiście ówczesny polski, nie wiem, może do czeskiego był podobny, a może nie. To zupełnie inny język. Kwestia mentalności zupełnie. Nie wiem, czy on by chciał rozmawiać, nie wiem, jakby się odnalazł rozmawiać z kobietą. Nie wiem, czy miał wspólne tematy. Byli inni, rzeczywiście. Natomiast prawda jest taka, że pisząc książki historyczne zawsze tworzymy taką protezę troszeczkę. Bohaterowie Dima nie zachowują się tak, jak muszkieterowie nie zachowują się tak, jak ludzie na początku XVII wieku. Nie wierzę w to. Bohaterowie Sienkiewicza nie zachowują się do końca tak, jak polska szlachta w XVII wieku, prawda? On sobie i język stworzył specjalny, ale też myślę, że tworzy się też mentalność, bo pisze się o przeszłości, ale jednak dla współczesnych, prawda? Muszą być atrakcyjni ci ludzie w jakiś sposób. Można odpowiadać na jakieś problemy współczesności. Ja nie mam takich ambicji, ale tak sobie wyobrażam, że teraz będzie wysyp na przykład prozy, w której będzie więcej wątków feministycznych, bo taka jest potrzeba po prostu. No i można się obrażać albo nie i gniewać się, że przecież kobieta miała taką czy inną rolę wtedy, ale tego potrzebuje czytelnik. Sądzę, że po prostu zawsze pisarz przypuszcza tą wizję przeszłości przez pryzmat tego, dla kogo pisze, jak się, i wtedy się też inaczej pisze. Nie ma książek, które są odzwierciedleniem jeden do jednego świata minionego, bo to się nie da zrobić prawdopodobnie. Oni mieli zupełnie inną wizję świata, czytałem takie opracowanie dotyczące prywatności. Pojęcie prywatności nie istniało w X wieku, wszyscy spali w jednej chacie, to tam w chłopskiej chacie to do XIX wieku wszyscy spali na kupie, że tak brzydko powiem. 15 jeszcze osób, z zwierzętami, żeby... Jeszcze tak, z inwentarzem często, tak. Tak. I teraz sobie możemy dopowiedzieć, co z tego wynika, prawda, że wszyscy są razem, jakiego rodzaju ograniczenia, w sferze intymnej chociażby. Ale właśnie padło pytanie, a czy ten Mieszko I to miał swój własny pokój? Chyba nie. Chyba nie jest jakieś szczątki palacjum gdzieś tam są odkryte na Ostrowie Tumskim. Dobrawa miała swoją kaplicę prywatną, dewocyjną, okej. Ale często było tak, że władca spał w tak zwanej hali razem z wszystkimi swoimi wojownikami. 50 osób za dnia się bawili, w nocy gdzieś tam każdy swój kąt sobie znalazł. Mógł mieć swoją sferę, do której nie wpuszczani byli inni ludzie, jakąś skrzynię ze srebrem i nie wiem, to już będę pójdę po całości kilka kobiet na przykład, jak mówimy o X wieku. Ale pojęcie takiej zupełnej prywatności, intymności, jakiej my oczekujemy od świata, nie funkcjonowało. I to jest tylko drobny przykład tego, jak bardzo oni byli różni. Teraz, gdyby ktoś chciał to dosłownie oddać, zupełnie inne mieli podejście do kwestii przemocy, do kwestii prawa, do kwestii praw drugiego człowieka jako takiego. No, trudno jest ich zrozumieć. Myślę, że w mojej książce Bjorn, to jest książka, która często jest no, troszkę zabawna, tak? To trochę puszczam oko, narrator puszcza oko do czytelnika, że no, to jednak był inny świat rzeczywiście. Ale kogoś może to rzeczywiście zafrapować, dlatego mi się ta książka spodoba, że oni nie są tacy, jakbyśmy się po nich spodziewali. Że złupić kogoś to jest fajnie, że moralność Kalego jest tą, która jest pożądana. Jak my kogoś łupimy, jest dobrze, jak on nas, to tragedia, prawda? No tak, tak, to rzeczywiście oni byli inni.
Ale rozgadałem się teraz, bo to jest skomplikowany temat strasznie. To jest wyzwanie dla autora, jak pisać, żeby to było w miarę atrakcyjne, a jednocześnie w miarę wierne. Nie można faktów pomijać, nie można faktów przeinaczać, a jednocześnie trzeba troszeczkę no, popłynąć, no bo inaczej nie ma literatury, prawda? A jakie jeszcze niebezpieczeństwa czyhają na autora książek historycznych właśnie? Rozliczne. I one są bardzo ciekawe, bo można przestraszyć czytelnika, można zniechęcić, można mnóstwo rzeczy zrobić. Największe ryzyko jest takie, że znajdzie się 150 domorosłych historyków, którzy będą wiedzieć lepiej ode mnie, jak było naprawdę. Część z nich będzie miała rację, część nie. Niektórzy kompletnie nie pojmują tego, że to jest konwencja jednak pewna literacka, prawda? Mówią mi, ale przecież tam było inaczej. A skąd wiedzą, to nie wiem, prawda? Listu osobistego chlebnego nie dostali, jak było naprawdę. Ale taki podstawowy błąd jest taki, że może się sypnąć zwyczajnie. I to bardzo mocno sypnąć. Na przykład gdzieś przeczytałem, że w pierwszym wydaniu Filarów Ziemi Cana Folletta bohaterowie ziemniaki jedzą w XII wieku. Myśmy o ziemniakach coś mówili przed chwileczką. Więc cokolwiek za wcześnie. Pamiętam tę książkę, że na końcu są podziękowania od niego dla 150 historyków, którzy mu, prawda, pomagali. Nikt nie zauważył tego w pierwszym wydaniu prawdopodobnie, że ziemniaki jedzą w XII wieku. Ja napisałem, że mój bohater był biernie z człowiekiem wysokim. Trochę żałuję, że aż tak wysokiego, bo to ogranicza mu taką mobilność w tej chwili. Wszędzie olbrzymi bior, wszyscy go widzą. Wolałbym go niższego zrobić troszeczkę. Ale jak był już takim młodzieńcem, to napisałem, że był wysoki jak tyczka do podtrzymywania fasoli. A potem zacząłem myśleć, sprawdzać, okazało się, że on nie może być wysoki jak tyczka do podtrzymywania fasoli, bo fasolę też Kolumb przywiózł do Europy. To, co zwano fasolą, znaczy inaczej, to, co w Biblii jest określone jako fasola, to był bób po prostu, więc mógł być wysoki jak tyczka do podtrzymywania bobu. I w tym momencie autor musi sprawdzić, kiedy się ten bób sieje i czy ta tyczka jest potrzebna do jego podtrzymywania. Więc na takim prostym detalu można się strasznie wyłożyć, a potem jest kupa śmiechu, prawda? Ja tak czułam, że ten ziemniak będzie zdradziecki, szczerze mówiąc. No, ziemniak jest zdradziecki. No. Jak nie gorączka, tak, to może. On jest tak oczywisty, mam wrażenie, i tak się zżył z polską ziemią, że jak pamiętam, znajomi jechali do Ameryki Południowej, wyprodukowali sobie koszulki z napisem Popyry do Peru. Jechali z Wielkopolski. No i dopiero dużo osób zwracało na to uwagę i w ogóle uświadomiło sobie, że te pyry rzeczywiście skądś przyszły. To wcale nie jest taki europejski przysmak. A to chciałabym jeszcze do wątku edukacyjnego. Ja jeszcze tylko, a propos, bo to jest ciekawe, a propos takich kulinariów, to napisałem, że moi bohaterowie jedzą krwawą kiszkę. Czyli mówiąc wprost kaszankę, jakąś formę kaszanki. Wydawałoby się nic prostszego. X wiek mieli jelita wieprzowe, mieli kaszę, mieli krew po świniowicie. Cóż prostszego niż zrobić kaszankę, prawda? Zwłaszcza, że nigdy nie ukrywam, że Bjorn jest takim moim osobistym spełnieniem marzeń, jest to po prostu rudy orm Franza Gonora Beckse, tylko mój własny, prawda, słowiański. To taka jedna z moich ulubionych książek mojego dzieciństwa. No i tam wikingowie przy stole świątecznym przy Julu Króla Haralda zajadają się krwawą kiszką. No to ja na mój stół też tą krwawą kiszkę, prawda, na co moja redaktorka Ola mówi, Paweł, ale ja znalazłam fragmenty Jana Chrystusa Paska, w których on opisuje, że polska szlachta w XVII wieku, prawda, jak to z Czarnieckim przez morze się rzuciła do Danii, to tam po raz pierwszy krwawą kiszkę zjadła. I słuchaj, to jest niemożliwe, to jest tak proste danie. I teraz pytanie, czy Pasek po prostu, akurat u niego w konkretnym dworze tej kiszki nie było, regionalizm jakiś, czy w całej Polsce nie było, no ale rada w radę stwierdziliśmy, że krwawą kiszkę ze stołu w Poznaniu w X wieku usuwamy. Więc to tak bywa rzeczywiście. Kulinaria, ale nie tylko. Stosunki nabywcze, ile co jest warte. To są takie pułapki, miary, wagi, w ogóle sam język, w jakim oni się... Nie, to jest dosyć złożony temat. Ale pani miała pytania, ja się rozgadałem. To są świetne tematy, bo czytając taką książkę, często nie zdajemy sobie sprawy, jaki
jaki proces w ogóle za tym stoi. Że... Tak, ja zawsze mówię dzieciakom na spotkaniach autorskich, słuchajcie, prawdziwy problem pisania książki historycznej jest taki, że żeby jedną kartkę napisać, trzeba to przeczytać najpierw. Dokładnie. I też wyobrazić sobie w ogóle jakoś ten świat, mam wrażenie. Tu pomocni są rzeczywiście pisarze z przeszłości, bo mam wrażenie, to nie jest mój pomysł, że zawsze jednak literatura jest korespondencją z jakąś tam literaturą. No ja mam w głowie tego na przykład Rudego Orma, no, Żelazny Miecz i parę innych i książek z dzieciństwa, sagę o Ragnarze Lodbroku, czytałem jako dziesięciolatek, a potem nagle się Wikingowie pojawili w serii. Mówię, Boże, to był bohater mojego dzieciństwa, tylko że ja go w innym kontekście przeczytałem, o nim przeczytałem, prawda? Ale zawsze można sięgnąć do jakiegoś świata już opisanego, to jest tak jemioła żyjąca na jemiole troszeczkę, no. Literaturą. A czy mogłabym pana poprosić, żeby naszym słuchaczom opowiedzieć, co właściwie tym, którzy nie wiedzą albo nie czytali jeszcze Bjorna, żeby ich jakoś w ten sposób też zachęcić, co właściwie mają wspólnego Piastowie i Wikingowie? Bo Wikingowie to przecież dzisiaj jest to się przekonamy seriali, to podobno niedługo. Seriali Netflixa. Mam wrażenie, że to jest taki temat, który bardzo elektryzuje, a tu proszę, Bjorn, Piastowie, Wikingowie, jesteśmy w domu? Czy Wikingowie ludzie byli jednym z głównych towarów eksportowych Skandynawii w ogóle, więc ci Wikingowie, to trzeba by wejść w długą etymologiczną rozprawkę, co znaczy słowo Wiking, ale generalnie Normanowie, ludzie z północy, byli na każdym dworze ówczesnym, w Bizancjum była Gwardia Wareska, królowie angielscy własną flotę mieli skandynawską, Mieszko I też miał swoich zaciężnych wojów, po prostu najemnicy, to najprostsza rzecz, prawda? W tym sensie to jest najprostsze, co mieli wspólnego, no, to poświadczają odkrycia archeologiczne, chociażby to, co wydobywane jest z Jeziora Lednickiego, oni tutaj byli. Nigdy nie stworzyli w Polsce wielkiej akcji takiej osadniczej, która doprowadziła do powstania Rusi na przykład, czyli Rosji, czyli Związku Radzieckiego, czy jak to ich nazwać, no ale tak się to zaczęło. Nas byli tutaj. Natomiast jest pytanie, które nie ma odpowiedzi. Ono się niedługo pewnie, bo są badania w tej chwili prowadzone. Polska Akademia Nauk i na pewno Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza to robią, to tak interdyscyplinarnie badają genotyp Piastów i przekonają się, czy przypadkiem nie są Skandynawami po prostu, bo nie wiemy, kim są Piastowie. To się może tak okazać za chwilę, że rzeczywiście z użyciem polskiego państwa pewien przedsiębiorczy Wiking. Albo nie, no ale to się okaże, to naukowcy zdecydują. Ta teoria jest bardzo stara, już w XVIII wieku, Schlelevel o tym pisał, a potem paru innych wybitnych historyków polskich, niemieckich. Jest sporo przesłanek na ten temat, no ale twardych dowodów nie ma. Zobaczymy. Może być tak, że to byłoby jeszcze śmieszniejsze, gdyby się okazało, że rzeczywiście Piastowie mają skandynawski genotyp, bo to by znaczyło, że ci Wikingowie w cudzysłowie przyszli nie z północy do nas, tylko ze wschodu właśnie, z Rusi. I najprawdopodobniej byliby to jacyś wygnańcy. Tam doszło do wojny domowej między niejakim Skoldem i Direm, a Olegiem, czyli Helgim, bo to byli skandynawscy, Skandynawowie w drugim, trzecim, czwartym pokoleniu. I gdyby tak było, że rzeczywiście Piastowie są potomkami, ich potomkami, to w linii prostej byliby potomkami Ragnara Lodbroka. Bo już nie pamiętam, czy Askold, czy Dir był wnukiem, prawnukiem Ragnara Lodbroka, takim w prostej linii. To byłoby fascynujące. Wtedy dopiero byśmy mieli materiał do robienia powieści i filmów historycznych. Bo teraz jest moda na Wikingów. Teraz się można na to snobować, a był taki czas, to się bardzo, bardzo stronnie przemilczano. To była bardzo niewygodna koncepcja historyczna, wręcz wyśmiewana niesłusznie i tak spychana do narożnika, no bo gdzie, jacyś Germanie, tutaj by nam zakładali coś, no to i w PRL-u było niefajnie widziane, ale i przedtem, w dwudziestoleciu międzywojennym było niemile widziane. Jeden historyk zajął swoją karierę obiecującą, bo się w to wpakował. Czyli historia może być też niebezpieczna i widzimy, że meandruje różnymi... Jak najbardziej. Różnymi kanałami, prawda? I wyciąganie... No właśnie, to wszystko jest bardzo ciekawe, bo to może świadczyć, że historia, którą dzisiaj znamy, może też przemilczać jakieś fakty, prawda? No, czy przemilczać? Mamy tak mało źródeł z XIX wieku, że raczej to jest takie poruszanie się po omacku. To jest bardzo wygodne dla pisarza,
bo to dosłownie jest kilka źródeł pisanych, kilka kronik, często sprzecznych, niejasnych, więc można swobodnie sobie żonglować i manipulować tą historią, te ciemne plany sobie uzupełniać, stworzyć coś takiego jak Bjorn. To by nie było możliwe ani później, kiedy już mieliśmy kroniki historyczne, no byłoby to trudniejsze na pewno, ani wcześniej, bo epoka rzymska jest doskonale dokumentowana, tam nawet to, co kto komu jest winien i jaki dostał mandat za to, w cudzysłowie, jest dokładnie opisane. No a tutaj jest taka fajna otchłań czasu i tutaj można sobie trochę powymyślać. Ale jednocześnie to wymyślanie nie wykrzywia tak naprawdę, wydaje mi się, prawda? No, chodziło o to, żeby nie wykrzywiło, dlatego że jak się tworzy takiego bohatera, który sobie taką ambicją, żeby przez jego oczami, przez pryzmat jego losów całą Europę tego czasu pokazać, to jest to trochę wykrzywione, on tak lata z kąta w kąt. Dużo podróżowano w tym czasie, to inna rzecz, że dużo podróżowano, często wieloletnie były te wędrówki. No mój bohater Dany Klątwa jest wszędzie dosłownie, teraz jest Bizancją, za chwilę będzie jeszcze gdzie indziej, nie będę zdradzał. Czwarty tom już jest skończony tak naprawdę z redakcji. Więc trochę się nagina rzeczywistość, ale chodzi o to, żeby nie za bardzo, tak, żeby nie kazać mu z kosmitami się porozumiewać, bo wtedy jest fantazja już jednak. U mnie nie ma smoków, nie ma magii. Magia, miecz i kicz gdzieś mi umknęła. Czasem żałuję, dwa smoki i książka była bardziej popularna. Bo teraz jak coś jest fantazja, to już inna półka jest. I tak, ale tutaj już czwarte spotkanie mamy, na którym rozmawiamy o książkach, które nie uciekają w fantazy. No, była mowa o Zuzi, Zuzia stworzyła dużą trzytomową powieść właśnie, tak, taką XIX-wieczną, początek XIX wieku, fajna rzecz. Tak, jeszcze nie czytałem. Tak, bardzo, bardzo polecam, właśnie świetni bohaterowie są. No domyślam się, znając autorkę, tak, że to musi być super. Bardzo fajnie się to czyta. No właśnie, ale skoro to jest takie plastyczne, ta historia i trochę się poddaje naszej wyobraźni, czy wyobraźni autora, wie na pewno, nie pamiętam czy więcej, pana książek wychodzą od problemu głównego bohatera, czyli kiepskiej oceny raz z historii, raz z geografii. I na ratunek przychodzi właśnie choćby dziadek, który postanawia nauczyć wnuka geografii tak porządnie, żeby w przyszłym roku dostał. Przy okazji całą rodzinę. I przy okazji całą rodzinę, to jak z tymi książkami, że potem też czyta cała rodzina. Czy czuje pan, że pisze pomoce naukowe? Czy książki pana są takimi właśnie pomocnikami do lepszych wyników, czy w nauce, czy w ogóle? Nie miałem takiego celu, natomiast chyba tak. Ostatnio miałem taką ciekawą rozmowę w Kędzierzynie Kościół, była obecna na spotkaniu pani, która powiedziała mi, że jej córka, on jest tutaj jakby gościnnie, ponieważ jej dzieci nie chodzą do szkoły. Jest grupa ludzi, którzy z różnych powodów uczą dzieci w domu, to one muszą haras na semestr, na półrocze, tak? Jakieś egzaminy zdawać. No i mówi, że jak ją pod prysznicem, to jest lektura numer jeden historyczna. Po prostu sobie ją polecają i tak się uczą historii. No nie skoro nie powiem, że chyba tak, chyba można, bo tam jest z grubsza wiele ważnych albo najbardziej istotnych faktów opisanych. Jest ta oś czasu. Myślę, że to jest fajne, jak jest oś czasu, fajne ilustracje Mikołaja Kamlera. I to moja anegdota o królach, ale jednak trochę twardej wiedzy też tam jest. Myślę, że jest całkiem sporo. Nie spodziewałem się, że tak to będzie wyglądać, ale podobno tak to wygląda, że ludzie się uczą historii z tej książki. No to dobrze, no to fajnie. Natomiast jeżeli chodzi o jajecznicę i geografię, to jest zupełny przypadek, ponieważ Jagiełło się kończy definitywnie w ten sposób, że Kuba już ma szóstki z historii, no i na koniec pada taki sobie żarcik, że no, z geografią jest kiepsko, z historią super, ale jemu się wydaje bodajże, z tego co pamiętam, że skoro istnieje Korea Północna i Południowa, to wschodnia i zachodnia też musi być i tam jest kiepsko z tą geografią. I dziadek mówi, no to następna będzie tam geografia. I tak to się miało skończyć, żadnej geografii miało nie być, ale na jednym, na drugim, na trzecim, na czwartym spotkaniu z dzieciakami pytali mnie ci, którzy czytali książkę, kiedy ta geografia będzie. No to pomyślałem sobie, to trzeba tę geografię napisać i dobre dwa chyba albo trzy lata nie wiedziałem, jak się do tego dobrać, bo o królach jest łatwo pisać, bo to są ludzie. Właśnie ta książka się zresztą opiera na tym, że to są ludzie,
gdzie król piechotą chodzi, kiedyś się pytał. To, tak, no a co z geografią? Trudno anegdoty dotyczące zjawisk górotwórczych i aktywności wulkanów sejsmologicznej. Trochę matematyki nieprzyjemnie się tam wkrada. I dopiero wpadłem na pomysł, że muszę nie tyle o geografii pisać, ile o jej, o tym, jak myśmy poznawali świat, że tak bohaterami będą odkrywcy świata, to ta książka jakby zyskała no, ten taki... No, po prostu wróciłem do starego pomysłu, jest to o ludziach bardziej książka. Tutaj chyba mniej się można nauczyć o geografii z niej. Chociaż jak ktoś czyta tę książkę z mapą w ręce, to się dowie nie tylko gdzie co jest, ale także gdzie jest Habesz, może będzie się zastanawiał biblijny, albo gdzie jest jakieś Orinoko, albo gdzie jest Tantera Australis. Po prostu będzie się z tą mapą mógł podróżować rzeczywiście. A myśli pan, że możliwa byłaby kontynuacja, bo tam też pada takie pytanie, To już wiedziałem, że kontynuacja jest możliwa. Tak, i zacząłem tę kontynuację, ale utknąłem, szczerze mówiąc. Mhm. Pomyślałem sobie, skoro są korepetycje takie na wesoło, z historii, z geografii, to zrobię tak, fizyka, chemia, biologia razem, tym razem będzie powieść o wielkich naukowcach i zacząłem pisać książkę, którą zacząłem pisać poczynając od najdawniejszych lekarzy, poprzez takich jak Archimedes, tak doszedłem mniej więcej do czasów, chyba skończyłem na Da Vinci, pewno jest opisany, już tak w XVI wieku jestem, tak? No i stwierdziłem, że dalej nie dam rady tej książki pisać. Nie wiem, czy ona kilka zostanie dokończona, dlatego że trudno jest pisać anegdotycznie o skomplikowanych sprawach dotyczących fizyki, chemii, zwłaszcza fizyka, wcale nie jest prosta, a to, czego się uczy w szkołach, niewiele ma wspólnego z rzeczywistością, jeśli chodzi o strukturę atomu. W ogóle jako ciągle, nie, to jest bardzo skomplikowane i przez to mało atrakcyjne dla czytelnika chyba. I ja stwierdziłem, że ja dalej nie pójdę już z tą książką i nie wiem, czy do niej wrócę, czy nie. No, trochę się zakłapućkałem. Ja nawet myślałam, że można by kontynuować chociażby samych podróżników i odkrywców, tylko właśnie zastanawiałam się, jak wygląda teraz świat, jak wyglądają teraz odkrycia geograficzne, tak jakbyśmy mogli to nazwać. I skoro mamy, praktycznie nie mamy białych plam na mapie. No nie, to coś, na oceanach. No i w kosmos latamy. No i w kosmos latamy. Zaraz będzie na Marsa wyprawa załogowa, ale czy to jest materiał na książkę tego rodzaju, to nie wiem, czy chyba z naszego życia. Nie. Tak. Może wylecą z naszego życia, ale czy wrócą, to wątpię. Tego nie wiadomo. Mam nadzieję, że wrócą. Na blogu książki na czacie bodajże. Znalazłam właśnie taką recenzję, dlatego to zapytałam, pomyślałem, to Aleksy zdaje się pisał tego bloga, nie wiem czy go nadal kontynuuje, ale napisał, pomyślałem, że skoro zaczął się rok szkolny, to muszę pokazać tę książkę, wielu osobom może ułatwić utrwalenie wiedzy historycznej, a konkretnie wiedzy o kolejnych królach Polski. Nawet jeśli historia niespecjalnie was interesuje, uważam, że nie powinniście przegapić tego tytułu, to jest właśnie o książce Jagiełło pod prysznicem. Czyli książki na czacie to młody czytelnik i na swoim blogu polecał książkę i dlatego pomyślałam sobie, że to dobrze, że takie książki istnieją i poza Pocztem Królów i Książąt Polski można sięgnąć po coś, co czyta się zdecydowanie lepiej. Stąd moje pytanie. No i jeszcze chciałam zapytać, to co będzie dalej, bo wiem, tak, już wiemy, że Björn nadal zaprząta głowę, czy już powstał ostatni tom? No ostatni nie, to jest sprawa otwarta, czy to urwać w którymś momencie, bo gdybym chciał, tak jak pierwotnie zamierzałem opisać życie człowieka od chrztu Polski, bo to się tak zaczyna w noc chrztu Polski, umownie, bo to wcale nie było wtedy prawdopodobnie. Większość historyków jest zdania, że to było 3 lata później, tak mniej więcej 3 lata później. Do jego późnej starości i całą Europę rodzącą się zadziwiająco dużo tego, co dzisiaj mamy na mapie, to wtedy się kształtuje Polska, Węgry, Ruś, Skandynawia, powstają państwa narodowe, więc można powiedzieć, że ta Europa krzepnie w jakiś sposób. To, co wtedy powstało, to dzisiaj jest, o, w ten sposób powiem. I chciałem pokazać tak to właśnie, to gdybym chciał, to tak rzeczywiście po 2, 3, 4 lata jego życia na to przeznaczać,
no to byłoby z 10 tomów. Nie wiem, czy mój wydawca ma tyle cierpliwości do mnie. Myślę, że 5 tomów będzie na pewno, bo czwarty jest napisany, a nie skończyłem jeszcze. Więc może w piątym sprawę zamknę jakimś wielkim fajerwerkiem, a może będę to dalej pisał. Tak naprawdę to zawsze od czytelnika zależy. Jak on chce książki, no to ta książka jest kontynuowana, jest taka seria popularna Bernarda Cornwella, Ostatnie Królestwo. Ja czytałem chyba tylko 6 pierwszych tomów. Hetley jest przetłumaczony na język polski, ale tak spojrzałem na angielską Wikipedię, tam ze 20 już, więc można, prawda? Cornwell lubi takie długie, długie ciągi, bo to jest taki pisarz. Więc jeszcze na pewno coś obiernie będzie, ale jestem mocno do przodu z nim, więc mogę się zamachnąć na coś innego, a ostatnio jakieś takie książki dla młodszych dzieci piszę i mi to dużą frajdę sprawia, więc dlaczego nie? I zobaczymy, czy to się spodoba. No nie wiem, fajnie się pisze tak krócej książkę, a jeszcze gro roboty na ilustratora spada. Ja wiem, jak to jest ciężko ilustrować, więc patrzę z boku, męcz się. No właśnie, a jeżeli współpracuje pan z ilustratorem, to jest taka współpraca, że rozmawiacie ze sobą, czy... Nie. Ja widzę gotowy produkt. Nie, tu jedna taka korporacyjna zasada funkcjonuje trochę jak w produkcji filmu. Ty robisz scenariusz, robię film, nie wtrącaj mi się. Powinno się coś uzgadniać, ale to byłoby męczące dla ilustratora, gdybym ja mu mówił, co ma narysować, trochę w lewo, trochę w prawo, zwłaszcza z plastikiem jestem, więc byłoby takie, znowu się wymądrza. Z Mikołajem Kamlerem uzgadniamy pewne rzeczy, jeśli chodzi o mapy, tam się mu pisze trasy Bjorna i tam co powinien zaznaczyć. To jest moja jedna ingerencja. Czasem by się przydała, na przykład w książce Jego pod prysznicem Mikołaj zrobił taką ilustrację, jak Jadwiga toporem wyrąbuje sobie drogę do swojego ukochanego Wilhelma Habsburga. Był taki epizod, który opisał Długosz. Ona miała tego narzeczonego dla wczesnych dziecięcy, bo jak on miał 5 lat, to ona miała 5 lat, a 6, no nie wiem, w łóżku ich położyli, już byli narzeczeństwem, prawda? Tak to się działo wtedy. I ona to serio traktowała. Miała tych 12 lat, a tu ją chcieli ze starego dziada wydać 33-letniego, jakiegoś dzikiego Litwina. Wczoraj poganina, nie wiadomo w ogóle, czy to się... No, chyba była przerażona troszeczkę. Rozpędziła się. W każdym razie Mikołaj... I ona rzeczywiście toporem rąbała drzwi wawelskie, żeby się do Wilhelma, który przybył do Krakowa, dostać. Jakby sobie wyrąbała przez te drzwi drogę do niego, to by się trochę historia zmieniła. No, ale Mikołaj ją narysował jako brunetkę. Ja mówię do Grażyny Bąkiewicz, słuchaj, patrz, tu jest błąd. Dlaczego? No bo brunetka. No dobrze, jak Węgierka, to brunetka. No po pierwsze nie Węgierka, bardziej francuska, bo to Andegawenka, prawda? Po drugie jest relacja z pierwszych archeologicznych odkryć w katedrze krakowskiej. Ona była blondynką, zachowały się resztki złotych włosów na czaszce, więc to była blondyneczka. A u mnie w książce brunetka i tego się już nie zmieni nigdy. Jakbym miał wgląd w ilustrację, to bym powiedział, hej Mikołaj, rób blondynkę, tak? A tak, to jest brunetka. Ale to zatoczyliśmy koło do tych pułapek. Do tych detali. Tak. Takie pułapeczki. No tak, bo one dotyczą tak naprawdę i wyglądu, i tego, co jedli, i tego, jak się ubierali, absolutnie wszystkich aspektów. No to jest temat rzeka, jak jedli, to jest w ogóle temat rzeka, jak kiedyś na spotkaniu autorskim zacząłem, bo był chrzest Polski, było 1050-lecie, było spotkanie z małymi dziećmi o chrzcie Polski, no to najfajniej, jak są małe dzieci, trochę za małe były jak dla mnie, ale no, bo jeszcze Jagiełły nie miały szans przeczytać, 7 lat czy 8 lat. No ale słuchajcie, chrzest Polski, sobie wyobraźcie chrzciny, a to byłem na chrzcianku wujka Józka, tam taki mały był, no co, prezenty były, no to o prezentach, chcą dostać w prezencie ten Mieszko, no dobra, ale potem jest uczta, a co mogli jeść, no to potem było, no i się spotkanie przychodziło w opowieści o tym, jak wygląda kuchnia średniowiecza, dzieci oczy jak spotki, z żywiekiem wiem, że piwo by piły. A co by miały pić? Pewnie, że piwo by piły. Takie słabiutki, 1%, ale piłyby piwo, jak wszyscy w tym czasie. I to jest najfajniejsza historia właśnie, taka materialna, ale nie tylko właśnie, jakie były relacje damsko-męskie, jakie były, jak bardzo skomplikowany był ten świat, jak bardzo inny tak naprawdę. No, to jest najfajniejsza historia moim zdaniem. Jak ją się zaciekawi czytelnika, no to jest szansa, że on
jakoś płynnie przejdzie nad tym faktem, że musi te daty wkuwać po prostu i to mu się jakoś poukłada lepiej. Niektóre anegdoty są bardzo fajne i na przykład żałuję, że jednej z nich nie zamieściłem w Jagielle. Bo jak się mówi o tym, że Jagiełło się lubił kąpać, że tam długo już pisał, że on co gdzie się kąpiał, gdzie się nie kąpali w ogóle, no to już krok tylko do bardziej osobistej higieny, prawda? I pamiętam, jak usłyszałem po raz pierwszy anegdotę profesora Tazbira zresztą o tym, że Henryk Walizak z Polski uciekał, to są jeden wynalazek zabrał z Polski, mianowicie sedes, bo nie znał kibelka. I żałuję, że tego, to faktycznie kazał sobie na Louvre od razu sedes, bo na Wawelu był sedes, a we Francji no tak nie fajnie robili, do takie dziurki w ziemi prawdopodobnie. No i mu się taki trąs podobał. No to ja opowiadam o tym dzieciom, ale w książce tego nie napisałem, bo myślałem, że to jest fake news. A to jest prawda. Mm-hmm. Mm-hmm. No właśnie, i tu nas historia z jednej strony zaskoczy, jeszcze mam wrażenie. Ale właśnie to jest najfajniejsze tak, takie. Tak. Jak oni żyli? Tak. Tak, to prawda. To prawda, bo ja mam wrażenie, że zdecydowanie tak też lepiej się zapamiętuje, bo jeżeli rzeczywiście zapamiętamy, że tego ziemniaka nie było w XII wieku, no to ja już to zapamiętałam. A właśnie jeżeli przyjrzymy się, co jedli, co pili, no to ten świat też jest bardziej namacalny i możemy ich trochę potraktować jak naszych rzeczywiście bliższych znajomych. Trudno zrozumieć, że na przykład inny był próg dorosłości zupełnie. Że to nie jest jakiś wielki wyczyn, jak 11-letnia Jadwiga do Polski przyjeżdża wziąć ślub, prawda? Że 7-latek po prostu Krzyżanek był traktowany jak mężczyzna. Przecież to kompletnie nierozwinięte dziecko fizycznie, tak? A 12-latkowie, jeśli wierzyć sagom skandynawskim, one są takim płynnym źródłem historycznym, ale jednak są jakimś. 12-latkowie nierzadko dowodzili flotami. No dzisiaj 12-latek, dobrze, jak mu mama butów nie sznuruje, prawda? Wierzę, że nasi słuchacze sami sobie sznurują i mogliby dowodzić flotami skandynawskimi i nie tylko. Bardzo dziękuję, bo to już minęła godzina naszej rozmowy. Myślę, że właśnie się rozmawiałem, że to będą dzieci oglądały i słuchały, a my sobie tak gadamy. No dobra. Dzieci i młodzież i myślę, że żadnej tutaj, żadnych strasznych rzeczy nie powiedzieliśmy ponad to, co mówi historia. A i tak przecież nie weszliśmy chyba, mam wrażenie, w najtrudniejsze tematy. Także myślę, że jeszcze dużo moglibyśmy tutaj poruszyć rzeczy, które po zmroku będziemy poruszać po 22. A tymczasem zachęcamy wszystkich, którzy nas słuchali i będą słuchać, sobie odsłuchiwać to spotkanie do sięgnięcia po literaturę Pawła Wakuły, który był dzisiaj gościem Biblioteki Stalowej Woli. Dziękuję pani Beato. Dziękuję bardzo za spotkanie. Po raz kolejny Stalowej Woli, tym razem na odległość taką dość. Właśnie dzisiaj powiedziałem, że nie, że dzisiaj mam spotkanie troszkę w Stalowej Woli. No tak, 500 kilometrów. Tak, ja w zeszłym tygodniu byłam... Ale wrócę na kolację, tak. Pandemia nie chce mi te rzeczy robi. Na żywo to było u nas w 2015 roku i ja potwierdzam słowa pana Pawła Wakuły. Rzeczywiście pana wpisy, rysunki w książkach dla dzieci to był naprawdę przebój, hit. Ja sama taką oczywiście posiadam. Moje dzieci czytały Jagiełło pod prysznicem, były zachwycone. Także ja mam nadzieję, że będzie możliwość spotkania się na żywo. I no, te rysunki to oczywiście to jest stały punkt spotkań autorskich i że będzie taka możliwość. My ze swojej strony oczywiście zapraszamy czytelników do odwiedzenia biblioteki, ponieważ mamy bogatą kolekcję naszego gościa twórczości. To jest tylko tutaj z tyłu za mną, to jest tylko część. Na półkach mamy zdecydowanie więcej. Zapraszamy serdecznie. Serdecznie dziękuję autorowi za ciekawe spotkanie, pani Marii za bardzo ciekawe również poprowadzenie rozmowy i mamy nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Tym razem na żywo. Mam nadzieję, bo ja naprawdę jestem ciekawa, co jedli na uczcie po chrzcie Mieszka. Zdecydowanie chciałabym wiedzieć. Jeszcze troszkę informacji zostało, które trzeba rozstrzygnąć, jak... co i jak się działo. Także mamy nadzieję na więcej, zdecydowanie. Serdecznie dziękuję również czytelnikom. Zapraszamy oczywiście do odsłuchania nagrania te osoby, które nie mogły dzisiaj uczestniczyć. Pięknie dziękuję.
Dobrego dzięki, wieczoru. Dobranoc.